Czy wiesz, jak działa to polityka? Pewnie nie. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale, a dziś będzie luźno i szybko. Chcąc wyleczyć 100 tysięcy jednostek magicznych, musimy zapłacić 10,6 miliona drewna. A w tym momencie nasze tutaj uzdrawianie jest zmniejszone o ile procent? Tutaj mamy 7. Tutaj mamy 5. Czyli o procent 12. Co ciekawe, przed zmniejszeniem kosztów o te 12% powinniśmy zapłacić około 12 milionów drewna. Niedługo wejdzie nam jeszcze 1%, który powinien zmniejszyć te koszta o około kolejne 200 tysięcy, więc powinniśmy zapłacić za kolejne, za uzdrowienie. W tym wypadku powinniśmy zapłacić, gdy ta polityka nam wejdzie, powinniśmy zapłacić za uleczenie tych jednostek około 10 milionów 400 jednostek drewna. Poczekamy 14 minut i zobaczymy, czy będzie się to zgadzało z obliczeniami. A robię te obliczenia po to, żeby sprawdzić, jak działają polityki ostatnie. A mianowicie chcę zobaczyć, jak działa staranna opieka zdrowotna. Bo podejrzewam, że to nie będzie się sumowało, a to będą procenty z procentów, jak to ma w zwyczaju Lilith robić. Ale zobaczymy. Tutaj, jak widzicie, jest to zmniejszenie podstawowego kosztu uzdrawiania zasobami, więc tą podstawę tutaj zmniejszymy o 50% i dopiero potem tamten wynik, który otrzymamy po zmniejszeniu o 50%, będzie zmniejszany o te procenty tutaj i o te procenty z polityki sezonowej. Takie mam przypuszczenia, ale zobaczymy. To jest jedyny sposób, żeby to sprawdzić na własną rękę, dlatego poczekamy 14 minut i zobaczymy, co się wydarzy. Jesteśmy z powrotem, 15 minut minęło. Czy obliczenia są zgodne? I czy wyjdzie nam 10 milionów 400 drewna za uleczenie 100 tysięcy jednostek magicznych? I jak widzicie, zgadza się. Teraz możemy przejść do kolejnych tutaj obliczeń, a mianowicie sprawdzimy, czy polityka, staranna opieka zdrowotna łącznie obniży nam koszta w tym momencie o tutaj 50% i tutaj mamy już 13% łącznie. Czy polityka zdrowotna, staranna opieka zdrowotna obniży nam koszta leczenia o 63%, czy obniży nam leczenie o procent 50, a potem ten wynik zmniejszony o 50% obniży nam o te 13%, które już mamy. W ogóle zanim zaczniemy jeszcze, to żeby nie było, że sobie coś wymyślam, to najpierw podzielę się obliczeniami, a potem zobaczymy, czy te obliczenia pasują do któregoś wyniku, który nam wyjdzie. Więc jeśli by te wszystkie koszta uzdrawiania się sumowały i łącznie obniżylibyśmy nasze koszty o 63%, to powinniśmy w tym momencie za 100 tysięcy jednostek magicznych zapłacić około 4,4 miliona drewna, zależy jak gra dobiera przecinki. A jeśli najpierw gra obniży nasz koszt o 50%, a potem ten wynik o 13%, to zapłacimy za 100 tysięcy jednostek 5 milionów 200 tysięcy drewna. Także sprawdźmy to. Już nie ma odwrotu. Zobaczmy teraz, co się wydarzy. Ale mamy tutaj ostrzeżenie, fajnie. Chwila prawdy nadchodzi. 5,2.
Czyli tak jak mówiłem, najpierw skraca nam o 50, a potem to, co nam się skróci, te obniżone koszta są zmniejszane przez te drugie procenty. Niestety mam zjazd miłośników psów za oknem. Mam nadzieję, że ich nie słychać tutaj. Ale jako ciekawostkę powiem wam, że jeśli zsumujemy to 50% z tej polityki plus wszystkie procenty z poprzednich polityk oraz procenty z talentów sezonowych, to łączny koszt zmniejszenia surowców, które będziemy musieli zapłacić za uzdrowienie, będzie wynosił około 70% podstawy. Teraz pytanie może się narodzić, czy wziąłbym tę politykę, gdybym wiedział, jak ona działa na początku już. Myślę, że nie jest zła ta polityka, szczególnie, że ja i tak nie mam co robić z surowcami. Teraz może narodzić się pytanie, czy gdybym wiedział, jak dokładnie ta polityka działa, czy bym ją wziął. Myślę, że i tak jest lepsza od tej pierwszej polityki w moim przypadku, czy od tej drugiej. Z tego względu, że 50 tysięcy na dzień mamy... Ta pierwsza polityka zwiększa nam leczenie o 50 tysięcy eliksirów na dzień. Żeby uzdrowić się zasobami po zmniejszeniu kosztów za 50 tysięcy jednostek, nie tutaj znowu, za 50 tysięcy jednostek zapłacimy wtedy, tam nam wyszło 3,6 po wszystkich redukcjach, więc połowa ze 100 to będzie 1 800 000 zapłacimy za uzdrowienie 50 tysięcy jednostek. Oczywiście samego drewna, no i tam inne surowce będą też kosztowały mniej. Aczkolwiek ja drewna, nie skupiam się na drewnie, w moim przypadku będzie tutaj się rozchodziło o manę i o złoto. Leczenie strzelców wymaga całkiem sporo złota. Inaczej, strzelcy są odwrotnością, można powiedzieć, magów. Z tego co kojarzę, kamienia będzie tyle samo, many będzie tyle samo. A tutaj zamiast drewna będziemy mieli złoto w przypadku strzelców, z racji takiej, że ja mainuję strzelców, to będę musiał zapłacić 1 800 surowca złota za uleczenie 50 tysięcy jednostek. No i many to będzie chyba około... No, będzie to jednak tak około 500-600 tysięcy. Dlatego wydaje mi się, że muszę podnieść jeszcze... rafinerię many, tą jedną, którą tutaj mam. I wszystkie tutaj mennice na 25 poziom. Żeby po prostu leczyć sobie na dzień te jednostki z tego, co mi wyprodukują mennice. Jak widzicie, jedna mennica produkuje na 10 godzin 500 000 praktycznie. Na cały dzień jedna mennica wyprodukuje nam 1 000 000 golda, można tak powiedzieć. Więc mając 4 mennice na 24 poziomie, na 25 poziomie, przepraszam, będziemy mieli 4 miliony golda za free. Jeśli przeznaczymy te 4 miliony golda z mennic na leczenie, to zaraz wezmę tutaj kalkulator i wam powiem, ile to tutaj wyjdzie darmowego leczenia. Zamiast eliksirów po prostu będziemy leczyli tym, co nam produkują mennice. Z moich szybkich obliczeń wyszło mi, że posiadając 4 mennice na 25 poziomie, będę mógł leczyć 120 tysięcy jednostek za free. Jakbyśmy mieli to porównać do leczenia tutaj do tej pierwszej polityki, która gwarantuje nam 50 tysięcy eliksirów. Więc dwa razy tyle. A z surowcami tak nie mam co robić już powoli. Jak tutaj widzicie, jest ich całkiem sporo, ale w plecaku jest ich jeszcze dużo, dużo więcej. Nawet nie wiem, gdzie one są tutaj. No, jest co leczyć, na pewno będzie co leczyć, jeśli będzie wymagała tego sytuacja. Ogólnie
Myślę, że jestem zadowolony, że wziąłem tę politykę. Ale zobaczymy w praktyce jeszcze. Aczkolwiek zrobiłem to po to, żeby samemu wiedzieć i żeby z wami się podzielić, że to nie będzie zsumowane 90%, a będą to koszta zmniejszone o procent 70 łącznie. No i ta polityka jest kolejnym takim motywatorem dla mnie, żeby te wszystkie budyneczki sobie wbić na 25 poziom, żeby mieć więcej tego, oczywiście w cudzysłowie, darmowego leczonka. W sumie tak jest darmowe, no bo tak jak mówię, no ja nie mam co robić z tymi surowcami. Oczywiście, że przekształcenie moich T4 na T5 będzie wymagało dużo surowców, no ale ja wszystkich surowców oczywiście nie wystrzelam się ze wszystkich surowców, będę to robił z głową, będę się leczył z głową. Ale zanim ja zdobędę T5, to jeszcze trochę minie, to jeszcze zdobędę całkiem sporą ilość tych surowców, więc w tym sezonie będę miał dużo walk i będę miał dużo frajdy z tych walk. A w sumie mogę zrobić z tego odcinek o politykach, to pokażę wam, jakie polityki wziąłem wcześniej i dlaczego właśnie te. Tutaj nie mamy wyboru żadnego, więc lecimy po kolei. Tu wziąłem wieżyczkę z trucizną, bo 99% od nas bierze ogniową wieżyczkę. Ja myślę, że wywołanie z niedołężnienia jest super, żeby te legiony dostawały 30% więcej obrażeń. Tutaj wziąłem sobie limit eliksirów. Oczywiście tempo eliksirów jest fajne, ale bez tego limitu już wam pokażę, jak to by wyglądało. Teraz mam 21 godzin. Bez tego limitu miałbym tych godzin być może nawet, nie wiem, 6, 6,5, więc to leczenie by się marnowało. A tak sobie nastakuję tego leczenia troszkę i nie muszę się spinać, żeby wejść do gry i wyleczyć, bo mi się leczenie nie zbiera. To była moją motywacją tutaj. Dalej, też nie ma żadnych tutaj sensacji. Po kolei lecimy ze wszystkim. Tutaj jest jeszcze taki punkt krytyczny, można powiedzieć. Ktoś by mógł się zastanawiać, którą politykę wybrać. Ta polityka dałaby nam 100 tysięcy eliksirów na dzień, a ta polityka po wymaksowaniu te 5,5% da mi 110 tysięcy eliksirów na dzień, więc dlatego wziąłem tę politykę. A teraz skąd wiedzieć, ile ta polityka nam da? Ta polityka nie daje nam 0,2% naszego wojska. Jest to zależne od typu wojska, jakiego mamy również, co jest napisane oczywiście w szpitalu. Tylko gdzie to jest napisane? Tutaj. Jak widzicie, tempo produkcji eliksirów zależy od bla bla bla. Wyższa ogólna liczba jednostek i ich poziom zwiększają tempo produkcji eliksirów. Obliczaliśmy to i wyszło nam, że jeśli ktoś ma 3 miliony jednostek T4, to już mu się opłaca wziąć leczenie procentowe. Oczywiście jeśli ktoś ma już T5, to tych T5 musi mieć zdecydowanie mniej, żeby mu się to opłacało. Tego już nie pamiętam, bo nawet nie wiem, czy to obliczaliśmy, ale pewnie coś około mniej niż połowa tego. Więc myślę, że 1 200 000 jednostek T5 też by już się opłacało takiemu graczowi wziąć leczenie procentowe. A jeśli chodzi o moje tutaj talenty sezonowe, to ja planuję zrobić coś takiego. Tutaj wezmę sobie prędkość. Tutaj wziąłem jedność serc, bo biegam na kilka legionów. Teoretycznie ten atak byłby spoko, ale to też jest spoko. Tutaj oczywiście biorę działania dystansowe, bo gram strzelcami. Gdybym grał magami, wziąłbym mistyczny przepływ. Też jest super, tak uważam, to jest moje zdanie. Że oba talenty są mocne, ale jeśli ktoś mainuje strzelców, to lepiej wziąć działania dystansowe. Dalej, gdy odblokują nam się te talenty, super talenty, nie wiem jak one się nazywają, dokładnie legendarne. Gdzieś tutaj powinien być opis. Tak, super talenty. Wezmę sobie oczywiście ogień zaporowy, jest uważam fajny. Ten też jest fajny, ale tego nie będę drzewka szedł w to drzewko, żeby go odblokować. Tutaj wezmę z tego drzewka dominacja na polu bitwy, jeszcze zdobywca. Czekam na jeden punkt i biorę sobie zdobywcę. I na tym zakończę budowanie tego drzewka. Więc tutaj będę miał te dwa talenty.
Tutaj będę miał takiego zygzaka, McQueena, no i na koniec będzie ogień zaporowy. No i tutaj postaram się wziąć, to może sobie potem zmienię na żniwiarza. Zresetujemy sobie, gdy przyjdą jakieś walki. Tutaj uważam, że dla mnie wolę odzyskiwanie PDW szybsze, żeby farmić sobie strzały i traktaty. Zawsze to 10% więcej tych strzał i traktatów na sezon. No i ostatnim tutaj talentem będą chyba staranne zarządzanie państwem. Zwiększa dzienną liczbę nakazów o 1. Pety są fajne, ja je lubię, więc będę je łapał z większą częstotliwością. Gdyby te talenty się sumowały leczenia, to wziąłbym wsparcie logistyczne, ale że to się nie sumuje, tylko to są procenty z procentów, to zmniejszanie tych drugich procentów o te 10% nie będzie miało aż takiego wpływu w moim przypadku na to leczenie, gdyż no te czwórki nie są aż takie drogie. Dlatego nie będę się tu skupiał na zmniejszaniu tych kosztów jeszcze bardziej, tylko sobie wezmę staranne zarządzanie państwem. I tak by to drzewko moje mniej więcej wyglądało. A potem jak zdobędę jakiś wolny punkt, to może dam sobie w wieżyczki, no bo nie będę miał co zrobić z tym jednym punktem. Także to byłby taki szybki odcineczek na majówkę. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza to, że był taki bardziej luźny i bez przygotowania. Jestem też troszkę zmęczony, bo jestem trochę chory, ale... Pewnie to słychać w głosie, ale postanowiłem sobie nagrać taki odcinek na szybko. Mam nadzieję, że komuś coś rozjaśnił. Z tego miejsca życzę wam miłych świąt, miłej majówki. No i do zobaczenia, do usłyszenia w sumie w innych odcinkach. Elo!